Apel o zwolnienie prezesa PKS Nowa Marcina Doliasza to efekt bardzo długiej i burzliwej dyskusji, jaka przetoczyła się w poniedziałek przez salę obrad podlaskiego sejmiku. Zgodnie z zapowiedzią na sesję sejmiku województwa podlaskiego pojechali nie tylko radni, ale też pracownicy suwalskiego oddziału PKS Nowa. Był też zwolniony dyrektor suwalskiego oddziału Jarosław Żaborowski oraz poseł Jacek Niedźwiecki. To on podczas zapowiedzianej wizyty w suwalskim oddziale spółki wezwał na interwencję policję, ponieważ, jak relacjonował, prezes białostockiej firmy przewozowej chciał uniemożliwić mu kontakt ze zwolnionym nagle dyrektorem oddziału. Na sali, prócz suwalskich pracowników, znaleźli się również przedstawiciele PKS Nowa popierający działania prezesa Doliasza. Suwalscy pracownicy czują się skrzywdzeni polityką tegoż prezesa, ale też murem stoją za zwolnionym szefem. Stoją na stanowisku, że ich oddział zmierza do unicestwienia na skutek nieprzemyślanych działań zarządu spółki. To dzisiejsze spotkanie i ten spór, można powiedzieć, wokół sytuacji w PKS-ie, a w szczególności w PKS-ie w Suwałkach, no właśnie nie wziął się stąd, że ktoś tutaj wyraża niezadowolenie, że działa w połączonej spółce czy w rozłączonej spółce, tylko wziął się z tego, że ta spółka jako jeden organ jest po prostu źle zarządzana. I oto jest pretensja, była, jest i będzie pretensja chociażby oddziału suwalskiego, że to przedsiębiorstwo jest źle zarządzane, a w konsekwencji tego zarządzania straty, można powiedzieć, straty w wymiarze materialnym, w wymiarze uszczuplenia majątku, w wymiarze braku decyzji inwestycyjnych czy zakupowych, ponosi głównie oddział w Suwałkach. I dlatego tym pracownikom jest bardzo przykro, smutno, bo wyrażają swój pogląd i swój, można powiedzieć, protest w obronie swoich miejsc pracy. Dziwicie się państwo, że nie ma pana prezesa Doliasza. Ja też się dziwię i to bardzo się dziwię, że osoba najbardziej zainteresowana, prezes spółki, którego pracownicy są tutaj, którzy, proszę państwa, w mojej ocenie, jako związkowca, ten haniebny, który dzierżyliście, widzę tam sflaczały ten transparent i bardzo dobrze, że on jest taki sflaczały. Ten transparent jest dowodem hańby. Hańba, panie Doliasz. Panie Doliasz, to jest haniebne. Pozwólcie państwo, że ja jako radny skorzystam z możliwości tej, którą daje obecność pana dyrektora. I być może pan dyrektor odpowie na niektóre pytania, które interesują i mnie, i państwa, a przede wszystkim, które interesować powinny pracowników. Na pytanie radnego z uwagi na nieobecność prezesa spółki odpowiadał zwolniony z pracy dyrektor Żaborowski. Pierwsze dotyczyło zysku wypracowanego przez suwalski oddział w roku 2023. Oddział Suwałki miał ogromny zysk. Jaki chodzi, proszę powiedzieć? Ponad 1 000 000 zł. Dziękuję bardzo. Czy pan ma wiedzę, jako dyrektor oddziału, jak wyglądała sytuacja w innych oddziałach pozostałych? Bo rozumiem, że jako pan dyrektor... Mam wiedzę, wyglądała dużo gorzej. Czy może pan powiedzieć, jak wyglądała sytuacja, odwołując się do... Pozostałe oddziały miały straty. Może Siemiatycze nie, ale Łomża i Zambów miały straty, Białystok wiadomo też. Jakimi kosztami za rok 2022 był obciążony oddział białostocki? Kosztami zarządu. Proszę mi odpowiedzieć. A nie, no niech pan się nie trudzi, nie drobiazg. Ja od panu odpowiem. 609 tysięcy. Jeżeli pana, państwa ciekawi odpowiedź na inne oddziały, Łomża 250 tysięcy, Zambrów 240 tysięcy, Siemiatycze 220 tysięcy, Białystok 609 versus 640 Suwałki, Bielsk Podlaski 160. W 2016 roku występowałem tutaj i wszystkim tłumaczyłem, że całe to połączenie jest bez sensu. Mówiłem, to można sprawdzić, że nastąpi sprzedaż placówek terenowych, że oddział w Suwałkach będzie marginalizowany, że będą zwalniani ludzie. Moje słowa wszystkie się sprawdziły. Dosłownie wszystkie. Co się dzieje teraz z tymi Suwałkami? Obecny prezes Marcin Doliasz sprzedał placówkę terenową w Gołdapi za 1 300 000. Się pytam, gdzie są te pieniądze? Przecież te pieniądze nie zostały przeznaczone na odnowę taboru.
Te pieniądze zostały przejedzone. Następnie pan prezes sprzedał placówkę terenową w Ełku za 2 600 000, tak jak tu słyszeliśmy. Ta sama sytuacja. Te pieniądze nie zostały zainwestowane w nowy tabor, w odnowę tych placówek czy oddziału suwalskiego. Te pieniądze też prawdopodobnie zostaną przejedzone. Pan Marcin Doliasz, jak wszyscy wiemy, nie nadaje się na funkcję prezesa. Boi się występować, boi się tłumaczyć ze swoich błędów. Tutaj wezwał część załogi. Moją załogę zastrasza, że jak przyjedzie, to czekają ją konsekwencje. Przecież tak nie postępuje prezes zarządu. Jesteśmy niszczeni, jesteśmy wykańczani jako oddział w Suwałkach. Pracownicy są zwalniani. Likwidacja placówek terenowych miała tylko na celu jej wyprzedaż, zwolnienie wszystkich pracowników. Jak się ci pracownicy czuli, którzy w tej firmie przepracowali po 20, 30, 40 lat? Pan Doliasz nawet nie miał odwagi, żeby im to powiedzieć, żeby im wręczyć te wypowiedzenia. Ja musiałem jako dyrektor tego oddziału do nich jeździć, który ludzi znałem od kilkudziesięciu lat, i musiałem tłumaczyć decyzję prezesa, dlaczego oni są zwalniani z tej firmy. Po prostu jeszcze raz tylko nalegam na to, jeżeli już nie ma szansy na to, żebyśmy mogli w tym zakładzie razem funkcjonować, to chociaż spróbujmy te Suwałki odłączyć. My o ten swój jakby region dbamy. Staramy się z tymi samorządowcami współpracować jak najlepiej i stąd mamy te dochody. Te dochody nie są znikąd. To są dochody zarobione przez naszych pracowników. Pracowników oddziału PKS w Suwałkach, którzy też się starają, tak jak ja, żeby ten oddział mógł działać. Normalnie funkcjonować, a wyniki o tym mówią. Do wystąpień zarówno radnych, jak i Żaborowskiego odniósł się marszałek Kosicki. W 2020 roku cała spółka miała stratę minus 12 milionów. Tak, pandemia, ale żeby to w jakiś sposób przedstawić. Cała spółka miała stratę minus 12 milionów, z czego oddział w Suwałkach miał stratę prawie 4 miliony złotych. To nie jest tak, że jeżeli spółka przez długi okres czasu, cała, nieważne czy to są Suwałki, Łomże i tak dalej, bo już pan podzielił tą spółkę bez zarządu i bez niczego. Już pan dawno ją podzielił i to widać po dzisiejszej sytuacji. Zobaczymy, jak inni panu pomogą w innej sytuacji, ale to zobaczymy. No, zwrócił się pan tak, a nie inaczej. W 2021 roku było to minus 3 miliony złotych. Strata Suwałk była 1 700 000 złotych, czyli połowa straty to były Suwałki. Kto był wtedy pełnomocnikiem czy też dyrektorem, bo to ewaluowało? Pan przecież. I wtedy kto na pana zarabiał w tej sytuacji? Koledzy, koleżanki z Łomży, z Zambrowa? Tak? Nie, na pewno nie. Szanowni państwo, nie dzielcie spółki na Suwałki, Łomże i tak dalej. Prezes jest odpowiedzialny za całą spółkę i widać, że spółka zarabia. To są fakty. Tutaj nie ma nieruchomości z Suwałk wrzuconej, bo nie mogło być, bo umowa ostateczna w Suwałkach dopiero została podpisana w 2024 roku. Także tego nikt tutaj, ale moment, nikt tego tutaj nie oszukał. Tak, ale zaliczkę doliczyłem. Ja zaliczkę doliczyłem. No. Jest gołdap tutaj. Argumenty nie przekonały radnych. Jak bumerang wrócił temat jakości zarządzania nie tylko majątkiem trwałym. Ja pozwólcie państwo, że też podeprę się bardzo bogatym doświadczeniem swoim zawodowym. Akurat w województwie podlaskim w tej chwili jestem najdłużej funkcjonującym dyrektorem szpitala, właściwie z SPZ-u, bo już miał 25 lat i w swojej karierze musiałem podejmować bardzo trudne decyzje, włącznie ze zwolnieniami grupowymi. Ale szybko zorientowałem się, że oprócz majątku, oprócz sprzętu medycznego, oprócz samochodów, karetek, największym bogactwem to są pracownicy. To są ludzie, którzy tak naprawdę tworzą ten zakład i troska o pracowników była dla mnie zawsze taka nadrzędna. I dlaczego spotkaliśmy się dzisiaj na tej nadzwyczajnej sesji? No, przyczyną tak naprawdę tej sesji to ta miarka, która się przelała w postaci zwolnienia pana dyrektora Żaborowskiego. I to okoliczności, w jakich to nastąpiło, są bardzo bulwersujące. Ja miałem też okazję w mediach swoje zdanie już na ten temat wyrazić. W momencie, kiedy
prezes olbrzymiej, potężnej, jak na nasze warunki podlaskie, spółki, która zatrudnia bardzo wielu pracowników, ma informację, że poseł chce spotkać się z pracownikami o godzinie 13, przyjeżdża o 7, wręcza dyrektorowi zwolnienie z pracy, pokazuje, że absolutnie nie czuje klimatu jako prezes tego aspektu ludzkiego. W sposób dla mnie skandaliczny spowodował zwolnienie pana dyrektora. Miał prawo oczywiście do różnych zastrzeżeń i tak dalej, ale jak dowiedziałem się, że to w uzasadnieniu i to medialne było jednym z argumentów, tak naprawdę to spółka jest dobrze zarządzana, wymaga tylko małej korekty. No proszę państwa, to nie jest powód do zwolnienia dyrektora. Dzisiaj pierwszy punkt naszej sesji to jest informacja marszałka województwa podlaskiego oraz prezesa zarządu spółki. O ile szacunek do pana marszałka, że wziął na klatę, jak to się mówi potocznie, i broni tej, nie wiem, prezesa czy tej sprawy, o tyle, proszę państwa, ja na przykład czuję się lekceważony przez pana prezesa Doliasza. Myślę, że zostaliśmy zlekceważeni jako radni, a przede wszystkim jako pracownicy, którzy tutaj przyjechali z Suwałk, mają najdalej. Sesja, która jest poświęcona praktycznie, no prawie tylko i wyłącznie na potrzeby ratowania tej spółki, czy wyjaśnienia tych różnych kwestii, nie ma pana prezesa. Rozumiem, że tylko zmiany lekarskie może go w tej chwili ochronić przed takim zarzutem, ale jego obowiązkiem było dzisiaj stanąć tutaj twarzą z pracownikami, powiedzieć, bronić tej decyzji. Tak uważam, mam takie argumenty, byśmy wysłuchali, byśmy dzisiaj się rozeszli. Natomiast dzisiaj rozejdziemy się praktycznie absolutnie zlekceważeni. W tym momencie uważam, że pan prezes Doliasz jakby sam się podpisał pod swoim zwolnieniem, bo nie wyobrażam sobie, że jest w stanie posklejać pracowników tak zróżnicowanej spółki w tylu miastach działającej. I ja też życzę, żebyście państwo tutaj, którzy jesteście z Białegostoku, z Łomży, nie wiem, być może z Siemiatycz, żebyście sami postarali się o to, żeby naprawdę znaleźć człowieka, który was poskłada, poskleja i razem pójdziecie dobrą drogą, bo naprawdę warto te wszystkie miejsca pracy utrzymać i jest na to szansa, ale już nie z panem prezesem Doliaszem. Jestem o tym głęboko przekonany, mając na uwadze swoje doświadczenie zawodowe. Temat według zapowiedzi radnych i marszałka Kosickiego wróci pod obrady 19 lutego.